W Europie jest to zakazane. A w Stanach to normalny widok w każdym domu. Na pewno widziałeś to w filmach. Głównie pewnie w horrorach. Chodzi o te młynki w zlewie. Wiecie, te, gdzie wrzucacie resztki jedzenia i ono magicznie znika. Nazywa się to profesjonalnie Garbage Disposal Unit. Zastanawiacie się pewnie, dlaczego to miałoby być zakazane w Europie. Każdy wie, jak działa taki młynek, ale co się z tymi śmieciami później dzieje? Zacznijmy od tego, że to mieli bardzo drobno i szybko, po to, żeby odpady mogły trafić do kanalizacji. No i właśnie tu jest pies pogrzebany. W Europie nie pozwalają na to nasze rury. W teorii nie powinny tam trafiać żadne tłuszcze ani kostki. Ale wiecie, jak to jest. Zmieli, to wrzucaj. Jak w niektórych miejscach w Europie nawet papieru nie można wrzucać, bo to grozi zapchaniem. No to come on.